Witam państwa na kanale Jana Pińskiego. Robert Heda, oficer wywiadu w stanie spoczynku z bagażem doświadczenia pracy na kierunku wschodnim. Czym jest praca operacyjna? Praca operacyjna to pozyskiwanie osobowych źródeł informacji, po to, żeby w informacji wywiadowczej. Które jest cząstką informacji wywiadu, informować z wyprzedzeniem kierownictwo państwa o zagrożeniach, wyzwaniach, niebezpieczeństwach, itd. Tak tak Dlaczego państwu o tym mówię? Ano, dlatego, że dziś odpowiem na pytanie: Czy pis to tytanie intelektu, w cudzysłowie? Czy Partia, która została bardzo silnie zinfiltrowana przez um, rosyjską agenturę, a skutkiem um, tej infiltracji, po prostu głupoty, a najprawdopodobniej nałożenia się tych dwóch czynników, jest kompletne nieprzygotowanie Polski do obrony przed Rosją. Błaszczak... Przepraszam Pan Minister Mariusz Błaszczak i wicepremier, który kierował resortem obrony, nie kiwnął palcem, żeby taki system kompleksowy obrony zorganizować, żeby umieścić w tym systemie szerokim bezpieczeństwa siły zbrojne i przygotować siły zbrojne, ale nie tylko, bo chodzi także o kwestie koordynacji z innymi ministerstwami, czyli budowę systemu obrony powszechnej, a o odpowiednie ustawodawstwo, czyli ramy prawne, które składają się na fundament tak zwanej obrony powszechnej, czyli udziału całego społeczeństwa, gospodarki, instytucji państwa we, we wspomaganiu armii. I ochronie ludności, jeśli nastąpi godzina W, czyli rosyjski atak. Co zrobiono? Co zrobił PiS w tej kwestii? Zero. Nic. A co zrobił minister Błaszczak? Jeszcze mniej. I to każe postawić pytanie o fundamentalne przyczyny. Czy jest to po prostu impotencja intelektualna działaczy, polityków i decydentów PIS, którzy przez ostatnie 8 lat rządzili Polską, czyli nami? Czy jest to elementarny brak wyobraźni, chociaż no, z tym się trudno zgodzić, bo nawet Jarosław Kaczyński ogląda telewizję i Musiał się dowiedzieć o tym, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Czy jest to jakiś rutynowy, prymitywizm myślowy ludzi, którzy za tę obronę odpowiadali? Co wskazywałoby, że jest to ogromne, dramatyczne zaniedbanie. Tak powstało. No ale dobrze, jeśli tak, to kto i co zaniedbał? Czy minister Błaszczak, czy też generałowie, których powołą na stanowisko, na stanowiska w systemie BMW, czyli mierni, wierni, ale bierni. I to dotyczy całej struktury dowodzenia, od najwyższej do najniższej. Czy też wreszcie przyczyną jest. O czym wspominałem rosyjska infiltracja. Jeśli tak, to wpis jest jakąś wylęgarnią agentury rosyjskiej, jest wylęgarnią agentury wpływu, która decyduje o braku przygotowań, czy zadecydowała, ale także trzeba powiedzieć jasno, że Zapytać się jasno, czy PiS deklarując antyrosyjskie, proukraińskie stanowisko, mówił o tym szczerze, czy jest to jakaś przykrywka i maskirowka tychże agentów wpływu, dlatego że z drugiej strony mamy wyraźne kopiowanie rozwiązań rosyjskich, rozwiązań ustrojowych. Terroru politycznego, zastraszania opozycji i społeczeństwa i pewna fascynacja Jarosława Kaczyńskiego Putinem. Jarosława Kaczyńskiego lub ludzi z jego najbliższego otoczenia, którzy ten model despotyczny rosyjski, putinowski zaczęli realizować w Polsce. To są tezy. To są tezy, które postaram się udowodnić. A co się takiego stało, że co takiego skłoniło mnie do podjęcia tego tematu? Otóż na naszych oczach dokonuje się bilans otwarcia nowych demokratycznych władz i afery związane z ośmioletnimi rządami Pisu. Po prostu wyrastają, przedostają się do opinii publicznej jak grzyby po deszczu. Jedną z najnowszych jest raport generała armii Mieczysława Gocuła na temat działań Ministerstwa Obrony w ostatnich ośmiu latach, ze szczególnym uwzględnieniem tego przedziału czasowego od chwili wybuchu ukraińskiej wojny. Kim jest generał Gocu? Jakie ma kompetencje do tego, żeby taki raport opracowywać czy przedstawiać ministrowi obrony Władysławowi kosiniakowi Kamyszowi. By Po pierwsze generał armii, po drugie szef sztabu generalnego ponadpartyjny. Ponieważ mianował go prezydent Bronisław Komorowski, a Andrzej Duda przedłużał mu dwukrotnie kadencję. Obecnie jest to szef zespołu audytu i kontroli przy ministrze obrony. Pan generał jest doradcą ministra w tym zakresie. Jego zespół analityczny. Przyglądał się działalności Ministerstwa Obrony w latach 2015-2023. Natomiast, jakby osobiście, pan generał jest przygotowany do pełnionej funkcji. Po pierwsze, jest doktorem nauk o bezpieczeństwie. Po drugie, jest praktykiem. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych w Poznaniu. Przeszedł karierę polową, że tak powiem, od dowódcy Plutonu czołgów do dowódcy Batalionu Czołgów. Potem przeszedł wszystkie szczeble planowania operacyjnego. Stał na czele w oddziału planowania 12 Dywizji Zmechanizowanej, następnie Korpusu, aż do Szefa planowania w sztabie generalnym, skąd przeszedł już na stanowisko szefa sztabu generalnego. Ale co to jest oddział planowania operacyjnego w skrócie oddział operacyjny? Otóż, zgodnie z nomenklaturą natowską, poszczególne komórki wszystkich sztabów, od najniższych do najwyższych, są podzielone. Takimi kryptonimami literowymi. Na przykład G1 to jest administracja, logistyka, G2 to jest rozpoznanie i wywiad, a G3 to jest komórka operacyjna. Otóż, jeśli G2, czyli wywiad, czyli rozpoznanie zdobywa informacje, to G3 to jest komórka analityczna, która przetwarza te informacje i na tej podstawie przesyła dane do komórki G5, która to planuje konkretne działania bojowe. G3 na podstawie tychże informacji koordynuje także pracę całego sztabu. A pan generał Gocuł oprócz ukończenia polskich uczelni wojskowych Oprócz praktyki operacyjnej, jest też absolwentem Kolegium Dowódców Sił Lądowych w Kanadzie oraz jest absolwentem podyplomowych studiów operacyjno-strategicznych Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii. To chyba mówi samo za siebie, że pan generał jest. Osobą najbardziej kompetentną do e, kierowania zespołem audytu i stworzenia raporciu, e, raportu, takiego bilansującego, a, bilansującego dokonania w cudzysłowie PIS. Hmm. Zamiast dalej się rozwodzić, to może zacytuję pana generała: e, Brak dokumentów strategicznych sprawia, że nie wiemy, dokąd zmierzamy. Prościej mówiąc to już ode mnie, nie wiemy co robimy, a jeszcze prościej nie wiemy jak się bronić przed ruskimi. Bowiem rola Ministerstwa Obrony nie polega na kupowaniu zabawek, tak jak to robił najpierw minister Macierewicz, potem, a szczególnie minister Błaszczak. Mówię o broni, o sprzęcie. Nie polega także na, na tym, że minister obrony lansuje się suite fociami na tle tego sprzętu, ale Ministerstwo Obrony sprawuje nadzór nad armią, zapewniając sztabowi generalnemu planowanie w oparciu o kompleksowe zabezpieczanie potrzeb. To jest jedna kwestia. Drugą jest planowanie, jakby przekładanie tych potrzeb armii i zadań obronnych na język prawny, czyli na język ustaw, rozporządzeń wykonawczych. I minister obrony powinien być, czy zespoły, ludzie mu podlegli. Powinni wykazywać inicjatywę, prawną inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie, ale nie tylko, dlatego, że armia nigdy nie walczy sama. Potrzebne są kompleksowe działania państwa, zaplanowanie tych działań. Jeśli wybuchnie godzina W, co mają robić poszczególne instytucje, co ma robić Rada Ministrów, co mają robić samorządy i a wreszcie, co ma robić społeczeństwo, a szczególnie gospodarka, zarówno ta państwowa, jak i biznes e, prywatny. Czyli jednym słowem, chodzi o to, żeby Ministerstwo Obrony czy Minister Obrony zapewnił armii wszystko, co jej potrzeba do walki, od ludzi po sprzęt. Niestety, pan Błaszczak to wszystko wyrzucił do kosza i wymyślił nowe zadania dla siebie jako ministra obrony, które uznał za priorytet. Po pierwsze, realizował swoją karierę, czyli karierę w partii, w państwie. Po drugie, realizował politykę partyjną PiS. I to się wszystko wyraziło właśnie w nasyceniu armią ludźmi niekompetentnymi. Ale z punktu widzenia są bardzo wiernymi, a więc lojalnymi i potrzebnymi. Stan przygotowań państwa do wojny. Po kilku latach realizacji priorytetów pana ministra Błaszczaka, skomentował pan generał Gocu. W ministerstwie obrony. Są obszary funkcjonujące tragicznie, i jakie. A chodzi o podejmowanie działań niezgodnych z prawem w sprawie zakupu sprzętu. W skrócie powiem tylko, że zakupy ze środków budżetowych są objęte stałymi procedurami przewidującymi kontrakty, przetargi, czyli Cały proces, który wpływa na cenę tego sprzętu. Otóż chodzi o to, że zorganizowany przetarg, w zorganizowanym przetargu bier, bierze udział kilku oferentów, czyli nie, firmy zbrojeniowe, np. przykład Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji i tak dalej. To pozwala wybrać najbardziej korzystną ofertę cenową, która jednocześnie zabezpiecza. Potrzeby wyrażone przez e, armię. Natomiast co robił minister Błaszczak? Ne, naciągał e, prawo, e, pomijając tą ścieżkę i e, wszystko praktycznie, czy dużą część tego sprzętu kupował e, na zasadzie e, be, pilnych potrzeb operacyjnych armii. To jest e, ścieżka bardzo uproszczona, wykluczająca właśnie przetargi, kilku oferentów, udział kilku oferentów. Taka, taka ścieżka alarmowa, powiedzielibyśmy. No ale dobrze, nie zgodził się podpisywać odpowiednich dokumentów szef sztabu generalnego, czyli wtedy sam pan generał Gocu i wtedy pan minister, manipulując prawem, Rozszerzył, zmienił kompetencje, czyli ograniczył w tym zakresie prerogatywy szefa sztabu i przerzucił te prerogatywy na dowódców rodzajów czy inspektorów generalnych, którzy byli wierni pisowi, a którzy po prostu klepali te dokumenty, podpisując bez czytania. Co zrobił zatem pan minister błaszcza oprócz tego, że popełnił przestępstwo urzędnicze otóż stemaralizował najwyższy strategiczny szczebel dowodzenia, dlatego że doprowadził do sytuacji konfliktowych. I to jest drugi grzech. Ponadto popełnił błąd, i to był błąd zamierzony. I to jest kwestia dla prokuratury. Rozpoczął, logicznie jest dopasowywanie, logicznym jest dopasowywanie sprzętu do możliwości armii, czyli do zasobów ludzkich, kadrowych, do zasobów materialnych, finansowych, szkoleniowych. Chodzi o ilość sprzętu, jego jakość. Natomiast pan minister Błaszczyk najpierw kupił sprzęt, a bez oglądania się na to, czy armia jest go w stanie przyswoić, a używać go, a przede wszystkim finansować. Musimy pamiętać o tym, że w cenie, na przykład wyrzutni HIMARS czy samolotu F-35, sam zakup, to jest 30% kosztów. Pozostałe 70% kosztów to jest jego eksploatacja. Części zamienne, przeszkolenie pilotów, czy załóg czołgowych, czy załóg wyrzutni i utrzymanie tej gotowości. Bo ludziom trzeba cały czas płacić i nie ulega wątpliwości, że tak powinno być. Natomiast pan Błaszczak. Odwrócił armię do góry nogami. I dziś z tego powodu wynika ogromny kłopot, ale nie jedyny. Natomiast grzechem śmiertelnym tytana intelektu, jakim jest pan minister Błaszczak, ale nie tylko, bo całe kierownictwo PIS i pan prezydent nie pochylili się w ciągu tych lat nad nowelizacją lub zmianą podstawowych dokumentów prawnych, w oparciu o które państwo i armia funkcjonują w czasie wojny. Chodzi o kompletnie nietrafianą strategię bezpieczeństwa narodowego, która notabene została przyjęta przed wybuchem wojny w Ukrainie. Co za tym idzie? Brak takiego dokumentu jak doktryna wojenna, u nas nazywana doktryną obronną, i brak najważniejszego dokumentu wykonawczego. Mówię tutaj o polityczno-wojskowej dyrektywie obronnej, która konkretyzuje wszystko i przydziela wszystkim bardzo szczegółowo e, zadania. Dlaczego e, tak się stało? No, e, skomentował to generał Gocu. E, po pierwsze, e, doktryna bezpieczeństwa narodowego to jest nieudana kopia rozwiązań amerykańskich. Fatalne rozwiązanie, dlatego że między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest e, ogromna różnica w potencjale w e, Pojmowaniu świata, w roli Stanów Zjednoczonych w świecie. Okej, okay, to jest jedna. To jest porażka. Pan generał Gocu użył słowa porażka. Czy zrobiono z tym coś? Nie, żeby dostosować do polskich warunków. Nie ma tam uwzględnionych na przykład zadań, które wyjaśniałyby armii, co ma robić. To znaczy, czy ma bronić, czy brać udział na przykład w reagowaniu kryzysowym, czy może brać udział w misjach sojuszniczych poza terytorium Polski. A już e, głupotą w głupocie jest e, nieobecność tejże dyrektywy strategiczno-obronnej. Z tego, co wynika, że państwo a, i ja. Ale także instytucje państwa, cały system ustrojowy nie wiedzą, jak mają zareagować na godzinę W, co mają robić chwilę przed wybuchem wojny, czyli przygotowując nas do ataku, i co mają robić instytucje państwa po tym, gdy wojna wybuch, Brak tej dyrektywy. To jest skazanie armii na gwarantowaną porażkę, bo od zaplecza zależy, zależą dostawy dla armii. Ale od zaplecza zależy także los 38 milionów Polaków, czyli zaopatrzenie, ale także ochrona. A jeśli, co zrobimy, jeśli wybuchnie histeria i panika? I drogi, zapełnią się uchodźcami. Te wszystkie kwestie wyjaśnia dyrektywa strategiczno-obronna. Czy jeszcze raz powtórzę nazwę? Dyrektywa to jest gral, święty gral wśród najściślej chronionych, ściśle tajnych dokumentów państwa. Nie mamy. Aż trudno sobie wyobrazić, że w sytuacji, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, nie podjęto żadnych działań, aby uporządkować tak fundamentalną kwestię. To kolejny cytat e, po czy wniosek po audycie dokonanym przez zespół pana generała Gocuła. E, do dnia dzisiejszego. Trwa leniwa wręcz dyskusja, której nie przyspieszyły wybuch wojny w Ukrainie i rosyjskie pogróżki pod naszym agresem. Nie przyspieszyły jej też działania innych państw Unii Europejskiej i NATO, które ruszyły z kopyta przygotowując obronę powszechną. Co robi pan prezydent Duda? Co robił pan minister Błaszczak, Maciarewicz? Dwa rządy, mówię tutaj o pani premier Szydło i panu premierze Morazieckim, no, nic. Debatowały i to w dodatku leniwie. I debatują po dziś dzień zresztą. Gdy inne kraje już przyjmują konkretne rozwiązania, my debatujemy. Debatujemy o tym, co właściwie należałoby zrobić, żeby się obronić? I koncepcję, ani planu nie mamy. Mimo skokowego wzrostu zagrożenia. Najpoważniejsza próba nowelizacji wyszła od nie od BBN-u, tylko od Fundacji Warsaw Enterprise Institute. Jest to inicjatywa ekspercka, jest to inicjatywa także Związku Przedsiębiorców i Pracodawców RP, no bo dotyczy w dużej mierze gospodarki. Jeśli w tym tempie będziemy działać, to dokumenty pojawią się około 2030 roku, zakładając, że jeszcze będzie Polska i wojna nie wybuchnie. W marcu ubiegłego roku, czyli po roku od wybuchu wojny po najeździe rosyjskim, wreszcie pan prezydent Duda i minister Błaszczak zdecydowali się podebatować w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego nad rozwojem, kierunkami rozwoju polskich sił zbrojnych. A Wojna to jest znowu odwrócenie potrzeb z głowy na nogi. Bo jeśli wojna trwa, jeśli sprzęt został zakupiony, to jaki jest sens debatowania o kierunkach rozwoju, skoro to narzuca już obie, oba czynniki, narzucają te kierunki, a szczególnie czynnik sprzętowy i uzbrojenia. Oczywiście, powinno być odwrotnie, ale to jest pytanie retoryczne. Czy zauważyli Państwo, że nasilenie tychże pozorowanych działań, debat, propozycji, które tak naprawdę są niezaktualizowane, o dokumentach, które tak naprawdę zostały stworzone w 2020 roku? zbiegło się z kampanią wyborczą i to każe postawić tezę, że taka aktywizacja między marcem ubiegłego roku a październikiem to była ściema pisu. Tu nie chodziło o realne przygotowania obronne Polski, tylko o fundament kampanii propagandowej, kampanii wyborczej, a to już polityka partyjna. Kaczyński wykorzystał faktyczne zagrożenia do tego, aby strachem zintegrować społeczeństwo, wygrać wybory, zaktywizować wyborców PiS, zastraszyć pozostałą część społeczeństwa zagrożeniem realnym podkreślam, ale to była taka petarda informacyjna propagandowa, która mówiła, że PiS nas obroni, PiS czyni Polskę Bezpieczną. No nie, nonsens, nieprawda, kłamstwo. Wszystko ucichło po kampanii wyborczej. Cel polityczny nie został zrealizowany. PiS stwierdziło: To już nie nasza sprawa, niech się nowy rząd martwi. My umywamy jak Judasz Ręce. W efekcie Polska nie jest przygotowana do obrony, a PiS rzuca w tej chwili kłody pod nogi w tych, tych kwestiach tak krytycznych. Dla Polski rzuca kłody pod nogi nowemu rządowi. A wracając do a dyrektywy obronnej, wyjaśniam jeszcze gwoli ścisłości, że to właśnie ten dokument obejmuje praktyczne działania. W efekcie, czy państwo wiedzą, gdzie jest najbliższy skrom. Jakie drogi ewakuacji na wypadek takiego polecenia władz państwowych przyjdzie nam użyć, jeśli będą się zbliżali Rosjanie, a moja i państwa miejscowość, w której żyjemy, stanie się linią frontu? Jak zaopatrzyć się na wypadek wojny? W co? Jaką drogą będą do nas dochodziły wiadomości o tym, co trzeba robić, jakie miejsce zajmiemy wspólnie w systemie obrony, bo mężczyźni zostaną zmobilizowani. Oczywiście chodzi o, o tych, który, którzy spełniają warunki mobilizacyjne. Natomiast pozostała część, co ma robić, jak ma wesprzeć swoich ojców, synów, e, krewnych, którzy walczą na froncie? E, nic. Gdzie będziemy się zaopatrywać? Kto nam ma, będzie zapewniał żywność, paliwa? Nic. Wiedzą Państwo, bo ja nie. E, nie mamy bowiem obrony cywilnej. Ale e, to jest, to jest skutek ośmioletnich rządów PIS. Do dziś nie ma w tym zakresie, jak powiedziałem, nic, ale pozwolę sobie zacytować prezydenta. Prezydent powiedział, że dokument w postaci strategii bezpieczeństwa narodowego i doktryny obronnej istnieje. I on zapewnia, aktualizuje wszystkie zmiany na świecie, czyli wzrost zagrożeń i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powiedział te słowa w maju 2020 roku, kiedy to po raz ostatni znowelizował dokumenty, które dziś kompletnie nie odzwierciedlają miejsca stanu, w którym się znajduje. Co się kryje za tym chaosem prawnym, organizacyjnym, zakupowym, i braku podstawowej strategii obrony? Ano tym, że armia mimo zakupów jest w rozsypce. A według e, generałów nie jesteśmy w stanie wystawić do boju jednej brygadowej grupy bojowej. E, nie dość, że. Nie mamy ludzi w armii, którzy nadawaliby się na pierwszą linię, czyli byli przeszkoleni odpowiednio, to nie mamy jeszcze całego łańcucha zaopatrzenia i logistyki, który umożliwiałby tej brygadowej grupie bojowej wszelkie warunki do walki, a w dłuższym okresie czasu. Co więcej, a pan minister Błaszczak, ten tytan intelektu zasłynął a, tworzeniem nowych a, jednostek Wojska Polskiego, a konkretnie dywizji. Rozwalił tę armię, pogłębił chaos, dlatego że wydrenował doświadczone kadry z już istniejących dywizji, a kadry zgrane w działaniu, w ćwiczeniach. Zespoły ludzkie decydują o wartości bojowych, czyli wywalając czy przesuwając tych ludzi, oficerów, podoficerów doświadczonych szeregowych do nowych jednostek, drastycznie obniżył zdolność bojową już istniejących. Gdy PiS lekką rączką przekazał rydzykowi. 400 milionów złotych w ciągu 8 lat. A kiedy tłuste koty dopuszczały się miliardowych defraudacji, skoku na kasę, tłuste koty PiS, to rezerwiści, którzy przychodzą na ćwiczenia, są, dostają hełmy wzór 1960 umownie, bo nie pamiętam dokładnego roku. Ale dostają sprzęt sprzed blisko 70 lat, który po prostu mogą od razu wyrzucić, żeby im było lżej. To są środki, które w żaden sposób ich nie chronią. Nie mówiąc o dziurawych mundurach starego wzoru i tak dalej, o starych kałachach, na których sprawność stoi pod znakiem zapytania. Nie istnieje obrona cywilna, o czym przed chwilą mówiliśmy. Nie istnieje system reagowania kryzysowego, bo został w ramach tak zwanej obrony, ustawy o obowiązku obrony ojczyzny rozwalony do cna. Nie ma skutecznego systemu powiadamiania ludności w oparciu o wypracowane procedury, z którymi ta ludność zostanie zapoznana. Jakie jest ryzyko? Otóż wiadomo, że Rosja dokonuje ataków hakerskich, dezinformacyjnych i tak naprawdę nie wiemy, czy polecenie mobilizacji, a, które rozlegnie się w mediach polskich, bo to jest jedyna droga dla władz w chwili wybuchu czy przed wybuchem wojny, to będzie rosyjska dezinformacja, czy nie będzie. A dlaczego nie wiemy, bo nie mamy obrony cybernetycznej. Armia ma jednostkę, chroni się skutecznie, chroni skutecznie rząd. Natomiast, jak pokazała afera Dworczyka, politycy to wszystko lekceważą, a ryba psuje się od głowy. Nie ma natomiast powszechnej obrony, powszechnych szkoleń od wieku szkolnego po urzędników poszczególnych instytucji, o wreszcie całe polskie społeczeństwo, jak reagować na to i jakie procedury będą użyte w czasie wojny. Ponadto przypominacie sobie Państwo, jak to Błaszczak, Szydło, Kownacki, Morawiecki, a przede wszystkim Macierewicz, przydzieli z nieprzygotowania do wojny naszych partnerów w NATO, w Unii Europejskiej. Tymczasem tenże Macierewicz pierwsze lata rządów PiS e, i swojego funkcjonowania jako minister obrony e, poświęcił na aktywne wyniszczanie doświadczonych kadr wojskowych. Zniszczył tym samym e, całe, całe piętro dowodzenia strategicznego, operacyjnego, taktycznego. A, e, b, b, Błaszczak, pan Błaszczak dokończył dzieło, mianując na główne stanowiska biernych, wiernych, ale miernych. Prezydent Duda z kolei decyzją o przekazaniu Ukrainie sprzętu, na uzbrojenia, które miały dywizję obrony lądowej, rozbroił armię. Tymczasem zakupy e, mają to do siebie, że najpierw trzeba tę broń wyprodukować. I będzie ona przychodziła przez kilka lat. Czym mamy się bronić? To jest jedna z konsekwencji e, działań Tytanów Intelektu, Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy a, PIS lekką ręką wyrzuciło 2 miliardy złotych na e, Tą nieudaną te, na nieudaną elektrownię w Ostrołęce, kiedy setki milionów idą na mityczne CPK, i nie chodzi tutaj o ocenianie, czy ten projekt jest potrzebny, czy niepotrzebny, tylko o fakt wydawania pieniędzy w pusto. A to na armię na wydatki. Które systematycznie, czy kwoty, które by systematycznie zasilały siły zbrojne, nie starczyło pieniędzy. Teraz gwałtowny skok, ale nie w pierwszym roku po wybuchu wojny, tylko w roku wyborczym 2023. Tymczasem inaczej wyglądałaby sprawa, gdyby budżety wojskowe były. Odpowiednio konstruowane przez ostatnich osiem lat, mielibyśmy gotową, sprawną i rozwiniętą armię, przeszkoloną i posiadającą nowoczesny sprzęt. I jakie wnioski z tego wszystkiego, z tej niechlujności, indolencji intelektualnej PiSu? Po pierwsze, wstyd. Minister Błaszczak jest wykształcenia, jest absolwentem studiów historycznych. Ma tytuł magistra historii, co zobowiązuje go do wyciągania elementarnych wniosków z naszej przeszłości. Powinno mówić znane hasło Targowicy, ale powinnam, powinien być mu znany fenomen sanacji, czyli formacji, do której odwołuje się PiS. Silnych rządów, a, które zakończyły się tragicznie, dlatego że sanacja działała w ten sam sposób jak PIS. A, nie robiła nic długo a w sensie przezbrojenia armii, przygotowania ludności. Zamiast tego prowadziła skuteczną kampanię propagandową pod hasłem silni, zwarci i gotowi. I ta pycha sanacji, tak jak by zgubiła Polskę, tak? Pycha, PiS i a, inne przyczyny, o których za chwilę, a, mogą nas zgubić w tej chwili. A, mogą powtórzyć sytuację z września 1939 roku. Nie tylko Jota W jota, bo tak naprawdę realnie a, jesteśmy w gorszym położeniu niż przed wybuchem II wojny światowej. Ale analogie są. Wielu historyków twierdzi, że procesy modernizacji, unowocześnienia, rozbudowy zaopatrzenia w amunicję polskiej armii, II Rzeczpospolitej były mocno zaawansowane. Gdyby Niemcy zaatakowali nas w 1941, lub w 1943 roku mielibyśmy nowoczesne czołgi, samoloty, artylerię, no wszystko, co jest starnie potrzebne do walki. E, czy nie przypomina to Państwu obecnej sytuacji? Bo mnie bardzo chodzi o zaawansowanie procesów modernizacyjnych, rozbudowy, które powodują, że następuje najbardziej krytyczny moment. To znaczy, by tak naprawdę odsłoniliśmy się militarnie przed Rosją. Zanim sprzęt dojedzie zakupiony, zanim żołnierze przeszkolą się na nowych typach broni, zanim rozbudujemy ilościowo siły zbrojne, zaopatrzymy je, upłyną lata, co najmniej kilka. Natomiast Rosja grozi już dziś, bo jest zmobilizowana, ma gospodarkę przestawioną na tory wojenne. A czy sojusznicy nam pomogą, bo w nich jedyna nadzieja? No, prawdopodobnie tak, chociaż z drugiej strony że sojusznicy wolą, kiedy bronią silnego, przygotowanego i przewidywalnego partnera przede wszystkim. Tymczasem Polska do tej kategorii po ośmiu latach rządu PiS nie należy, co stawia pod znakiem zapytania skuteczność tej pomocy. Bo jeśli załamiemy się w pierwszych dniach wojny, jeśli Rosjanie będą głęboko wjeżdżać w nasze terytorium, to powtórzy się tragedia Ukrainy, a pomoc przyjdzie, ale pomoc stanie na linii. Wisły albo Odry, i będzie czekała na możliwość kontrataku. W tym czasie Rosjanie będą nas mordować, niszczyć Polskę, niszczyć nasze mienie, biznesy, dobra kultury. Tymczasem elementarnie nie ma nawet projektu i planu ewakuacji dóbr narodowych i tak dalej, nie mówiąc już o losie mieszkańców. To jest realny skutek działalności tytanów intelektu PiS, między innymi, czy może na czele z panem prezydentem i panem ministrem Błaszczakiem. To są skutki czego? Niskiego poziomu inteligencji, edukacji działaczy PiS, przedkładania własnej kariery i interesów partyjnych na dobro społeczne, powszechne, czyli bezpieczeństwo wszystkich Polaków. No i tutaj wrócę z kolei ponownie do Błaszczaka. A ja się przyznam do czegoś Państwu, że w latach 2015-17 po prostu chłonąłem to, co mówił wtedy na stanowisku ministra spraw wewnętrznych. jego wypowiedź po prostu była przeze mnie spijana, a to z braku podziwu dla braku jakiegokolwiek wkładu intelektualnego pana ministra w wypowiedź, Natomiast one zawierały, składały się z dwóch elementów. To fenomen dla... Pierwszym elementem był wierno hołd dla geniuszu i wielkości Jarosława Kaczyńskiego. Drugim elementem było jednakowo zawsze brzmiące sformułowanie, że Win obecnej sytuacji Polski, czy winne obecnej sytuacji Polski są e, ulice i zagranice, e, czyli opozycja demokratyczna i Niemcy, Francja, które spiskują przeciwko nam, e, czy też Unia Europejska, szerzej mówiąc. No więc nazwałem sobie, Pana ministra Błaszczaka, panem ulica i zagranica. I czekałem na próżno, aż zmieni się jego retoryka. Ale to dowodzi, że naprawdę elity PiSu borykały się i borykają z deficytem intelektualnym, co przekłada się na zaniedbanie. Na pewno. Natomiast to nie wszystko. Jeśli, daleko nie wszystko, jeśli tak chronologicznie spojrzymy na te rzekome zaniedbania PiSu, bez określania ich przyczyn, to zbyt dużo przypadków jest. Mamy system obronny, nasz system obrony nie istnieje. Co więcej, został przez PiS rozbity. Nawet to, co istniało przed wojną. I w tej chwili no, sytuacja jest dramatyczna. Nie ma prawa czasu wojny, nie ma organizacji czasu wojny, nie ma armii czasu wojny, uzbrojenia, amunicji, a totalnie nic. I teraz to skłania do pytania, do najprostszego pytania: czy to jest zbieżność, przypadkowość, czy, czy chodzi o, o szpiegostwo rosyjskie, o infiltrację PiS-u i Zjednoczonej Prawicy przez rosyjską agenturę. Moim zdaniem tak, moim zdaniem tak, dlatego że te zaniedbania układają się w taki scenariusz sabotażu i dywersji sabotażu, czyli działań dokonywanych. I szkodzących Polsce od wewnątrz, czyli wychodzących odpis, i dywersji, czyli działań rosyjskich dokonywanych z zagranicy, dezinformacji i werbunku, operacji werbunkowych agentur. Jestem zdania, że podstawowym problemem Zjednoczonej Prawicy jest obecność rosyjskiej agentury w ich szeregach. Nie mam na to dowodów. Tym się powinna zająć prokuratura. Nie będę wymieniał żadnych nazwisk, ale piszę poszlaki. Przede wszystkim przede wszystkim chodzi o to, że taki proces kontrwywiady państw NATO i państw Unii Europejskiej, takie procesy są widoczne i coraz częściej wykrywane w szeregach europejskiej prawicy. Nie tylko tej skrajnej, ale tej, która należy do mainstreamu, rządzi, współrządzi lub nawet i posiada przedstawicieli swoich we władzach Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. Dlaczego Polska miałaby być wyjątkiem, kiedy nasze służby kontrwywiadu i wywiadu zostały totalnie przez PIS również zniszczone i rozbite? Co więcej, uważam, że. Z powodu tego, że jesteśmy państwem frontowym, Rosja rzuciła przeciwko nam ogromny potencjał służb specjalnych wywiadowczych i, i będąc w tym szczególnym zainteresowaniu e, Putina, te operacje werbunkowe e, były wręcz nasilone na terytorium Polski. To jest po prostu elementarna logika. E, Partie. Kolejną poszlaką jest to, że obecni politycy zjednoczonej prawicy do 2014 roku uczestniczyli w różnych szalonych i dziwnych eventach oraz kongresach, które były finansowane przez Rosję lub wręcz odbywały się też na terenie Rosji. To chodzi o kongresy o obrony wiary chrześcijańskiej, to chodzi o kongresy sił konserwatywnych czy obrony konserwatywnych wartości i to chodzi o różnego rodzaju eventy kulturalne. Tak, to były miejsca, gdzie tworzono charakterystyki operacyjne, tak zwane um, działacze czy ludzi um, prawicy polskiej, do czego służą charakterystyki operacyjne? No do operacji werbunkowych. Po 2014 roku, kiedy PiS zadeklarował się jako partia antyrosyjska, a rozpoczął się proces tworzenia za rosyjskie pieniądze i pod rosyjskim wpływem takiej międzynarodówki sił prawicowych europejskich. On trwał dekadę i te marginalne partyjki bardziej, mniej weszły do mainstreamu i wykorzystując populizm, tak jak to zrobił PiS, przekonali do siebie część społeczeństwa i teraz rządzą lub współrządzą. Dlaczego Polska miałaby być w tym wyjątkiem? Pytam ponownie. A wtedy werbunki... Werbunków dokonywano, czy możliwością dokonywania werbunku była obca flaga. Jeśli zinfiltrowana i pełna agentów jest ta międzynarodówka prawicowa w Europie, to werbunku działacza polityka PiSu nie musiał dokonywać Rosjanie, po prostu za rosyjskie pieniądze. Robił to rosyjski agent pochodzenia włoskiego, hiszpańskiego, niemieckiego. I Bóg wie jeszcze jakiego. To jest właśnie werbunek pod obcą flagą i osoba zawerbowana z polskiej prawicy jest wtedy przekonana, że współpracuje z partiami europejskimi, że współpracuje w szczytnym celu, czyli założeń programowych prawicy, natomiast tak naprawdę realizuje i działa dla Rosji, żeby tę Unię Europejską, a przede wszystkim Polskę zniszczyć. I trochę optymizmu na koniec. A, a nie tylko tytani intelekt PiSu naważyli piwa. W tej chwili e, już w sensie pozytywnym e, tytani intelektu z e, Opozycji byłej demokratycznej, a obecnie większości demokratycznej, próbują bardzo sprawnie, trzeba powiedzieć, i bardzo szybko naprawić sytuację. O czym świadczy audyt generała Gocuła, który włożył kiw mrowisko, ale i wnioski służą dobrej sprawie. E, ministrowi Obrony, panu Kosiniakowi Kameszowi, Zostały przedstawione plany kompleksowej transformacji polskich sił zbrojnych, polskiej armii. Jest to próba odwrócenia tych procesów, tej, 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 tej chorej polityki PIS wojskowej i pracy rosyjskich agentów wpływu, bo tylko kompleksowy plan jest w stanie złożyć te puzzle porozrzucone przez PIS celowo. Moim zdaniem, w jedną całość, sprawną, przekładającą się na gotowość bojową. Drugą warstwą, czy drugim szczeblem naprawy, poziomem jest praca ustawodawcza. Wreszcie pojawiają się projekty, są przygotowywane projekty obrony cywilnej, są przygotowywane projekty by dyrektywy. Nowelizacji strategii bezpieczeństwa, doktryny wojennej, a, ale także cybernetycznej, bo to jest niezwykle ważne, I, a to jest fundament obrony powszechnej o, i dogonienia naszych partnerów z NATO i Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Niestety, kluczem jest czas, z tego musimy sobie zdać sprawę, czyli pytanie, czy zdążymy to wszystko naprawić. No, skala głupoty, dywersji, sabotażu rosyjskiego w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy jest ogromna, szkody są ogromne. Zatem, czy, czy zdążymy? No, życzmy sobie tego, żebyśmy zdążyli, natomiast ktoś powinien za to ponieść odpowiedzialność. Za totalne nieprzygotowanie Polski do obrony i tak naprawdę rzucenie na Żer rosyjskie milionów Polaków. Dziękuję, Robert Heda, na kanale Jana Pińskiego. Do widzenia Państwu.